Kiedy Łukaszenka dzwoni do Prigozina, słuchali go niemieccy szpiedzy. No, ja się zastanowiłem, jak to jest, że CIA ma kontakt z Prigozinem, że podsłuchuje Prigozina, czyli ingeruje w sprawy Rosji. A tu, jak w przypadku rociągu Nord Stream, trzeba znaleźć winnego, że to Stany Zjednoczone nie zrobiły, to Niemcy zrobiły. No i amerykańskie polityko. E, e, przerzuca jakby winę na Niemców, że to Niemcy. Niemcy podsłuchują e, Łukaszenkę i Prigozina, także najprawdopodobniej ta pierwsza, tak się ludziom w głowach poukłada, ta pierwsza informacja, że CIA wiedziała, no to znaczy, że to od Niemców wiedziała, a to Niemcy. Nie, no, to jak Niemcy, to prezydent Biden wcale nie ingeruje e, w, we wrażliwe sprawy innego państwa, czyli wcale nie podsłuchuje. Mm. Nie, to tylko amerykańskie firmy, amerykańskie urządzenia nas podsłuchują, prawda? Te ich mikrofony w smartfonach to, to przecież nie rząd, to tylko firmy amerykańskie.